namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Kamil Cybulski, kaleka społeczny, młody, szczęśliwy, zdrowy, można powiedzieć, że bogaty i całe życie za to przeprasza. Dzień dobry, witamy po ponad 2 latach. Cześć, witam, zapomniałeś jeszcze wierzący. Jeszcze wierzący? Ostatnio jak się przedstawiałeś, to sam nie powiedziałeś, że wierzący chyba. Bo wynotowałem skrupulatnie. No, okej, dobra. Dodajemy, że wierzący. A tak poważniej, przedsiębiorca, publicysta, współzałożyciel uczelni Asbiro i chyba bojownik o wolność, który ostatnimi czasy bywa niekiedy tak radykalny i bezpośredni, że zaczynam podejrzewać, że o wolność walczyłby nawet przy pomocy helikopterów. Czy ja mam rację? No przede wszystkim helikopterów, tak? Przede wszystkim helikopterów. No, wiesz, no. Niby się mówi, że przemoc jest zawsze zła, ale wiesz, no przemoc jest jak nóż, można kogoś zabić, a można się też obronić, tak? I przemoc jest bardzo dobra, chociażby, żeby to państwo wykorzystywało ten monopol na przemoc do walki, chociażby ze złodziejami, tak? I dlaczego mielibyśmy tego nie wykorzystywać? Po to, żeby sobie zapewnić jakieś środowisko bezpieczne od złodziei, tak? To najpierw przy pomocy helikopterów, a później przez 50 lat będzie się ciągnęła zła sława. To jest dobra droga? Wiesz co, czy zła sława, to nie do końca jestem pewien, bo tutaj do Pinocheta ciągniesz. Pinochet zrobił referendum, czy ma odejść, czy nie. I bodajże 42% ludzi nadal na niego głosowało, tak? Wyobrażasz sobie, że przychodzi Tusek do władzy i po 17 latach bodajże, nie pamiętam dokładnie ile Pinochet rządził, 42% za nim głosuje? Wiesz, trochę nie do końca, tak? Zła sława złą sławą, ale śmiertelność noworodków, ale poziom życia, to, że można było wyjeżdżać, to, że było jedzenie na półkach, cholera, mieli jedzenie, to wystarczy już, tak? Bo to nie mówimy o tym, czy my będziemy stać nas na drugą plazmę, czy na trzecią, tylko czy będzie jedzenie na półkach, co w Wenezueli teraz widzimy, jakie są zdjęcia, tak? Ach, od razu trzeba porównywać skrajność ze skrajnością. To znaczy? A mówi się, że to porównywanie do Wenezueli to już takie kopanie leżącego. No nie, no bo Chile Allende było dokładnie to samo. Więc porównuję jedno do drugiego. Nic skrajność do skrajności, tylko po prostu realia, jakie wtedy panowały. Dzisiaj nie o Chile, zresztą ty chyba nagrałeś 2- albo 3-godzinny wykład o Chile, tak? Mam rację? Tak. Także na YouTubie można to znaleźć. My rozmawialiśmy już ponad 2 lata temu i wtedy w 2 czy w 3 dni tą rozmowę zobaczyło 25 tysięcy osób. A była to tylko zwykła rozmowa i tu moje pytanie, czy ty jesteś postacią kontrowersyjną? Czy ja jestem? Nie wiem, nie mnie to oceniać i mi się wydaje, że mam całkiem zdrowe i logiczne poglądy. Ale to chyba ludzie muszą zdecydować. Na pewno odstaję od przeciętnego człowieka, tak? Więc nie jestem jakimś tam przeciętnym, mam trochę większe doświadczenie niż przeciętność, więc skoro wiesz, bycie ponadprzeciętną to jest kontrowersyjne, no to chyba tak. No wiesz, ale z drugiej strony wiesz, no w tym kraju, no to jeżeli człowiek powie, że złodzieje powinni siedzieć w więzieniu, no to już jest kontrowersyjne, tak? Bo jak kradniesz mało, możesz kraść mało, tak? Takie jest przeważnie przyzwolenie, tak? Czy możesz kraść, jeżeli się ludzie w Sejmie zbiorą i odbędą jakieś rytuały, to znaczy, że ci nagle mogą kraść pieniądze, tak? No, mi się to nie podoba, więc nazywam kradzież kradzieżą i to chyba jest takie kontrowersyjne, tak? A czy opłaca się być postacią kontrowersyjną w życiu publicznym? W życiu publicznym nie sądzę. Znaczy w życiu publicznym. Znaczy, jeżeli mówisz o karierze polityka, no to nie. Bo według mnie polityk to jest taki wesoły misiu, który z każdym się musi przywitać, porozmawiać, umieć argumentować i tak dalej, i tak dalej. I nie robić sobie wroków, nie palić mostów, tak? A bycie kontrowersyjną osobą, no to jest palenie mostów, tak? Więc mamy pewnego bardzo popularnego polityka, który spalił już najwięcej mostów, jak chyba tylko mógł, no i to raczej mu nie pomaga, tak? Z drugiej strony w pewnych dziedzinach, myślę, kontrowersja pomaga, ale jednak zauważ to, że człowiek może być wolny do tego, żeby być szczery, bo nawet arogancja to jest de facto kwintesencja szczerości, bo każdy arogancki człowiek musi być szczery, bo po prostu mówi to, co myśli, tak? A uzyskanie wolności do tego, żeby mówić, co myślisz,
no to nie każdy może sobie na to pozwolić, chociażby z bardzo prostych ekonomicznych powodów, tak? Więc ludzie kontrowersyjni, no to przeważnie uzyskali tą wolność do mówienia tego, to, co chcą, tak? Nie da się nie zauważyć, że jeżeli napiszę o tobie jakiś portal, a bywa, że piszą różne portale, to pojawiają się komentarze i jest ich niemało i brzmią na przykład: to nie jest żaden rektor, a Zbiro to nie jest żadna uczelnia. To nie jest ani przedsiębiorca, ani milioner. On tak gada i na tym tylko robi pieniądze, on nie jest autentyczny. Czy ciebie to w ogóle obchodzi? Zupełnie mnie to nie obchodzi, ale wiem, że jak jest dużo komentarzy, to się więcej wyświetleń robi, więc to chyba podbija tą oglądalność, dlatego masz od razu 25 tysięcy, nie? To prawda, a czy to jest prawda, co tutaj wymieniłem, co jest w tych komentarzach? Jak ty byś się do tego odniósł? W ogóle się nie będę odnosił. Ale może jednak. Ale ja robię swoje. Ja robię swoje i to mnie zupełnie nie obchodzi. To rzeczywiście, bo może troszeczkę. Ja mam swoich klientów, oni są zadowoleni, a to, co myśli jakiś tam lewak na internecie, wiesz, to jest przesadne. Z tym, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie i tak dalej, bo to rzeczywiście to już delikatnie wchodzimy na sferę prywatną. No wpisy w KRS-ie, no to co, łatwo sprawdzić. Tak, tak, zresztą jak mielibyśmy tutaj to weryfikować, ale o tą uczelnię. Wypisuje bardzo dużo osób, że to nie jest uczelnia jakoś tam formalnie publiczna, schierarchizowana wśród... No i bardzo dobrze. I jak się do tego odniesiesz? Nie obchodzi mnie ta opinia. Zupełnie. Zupełnie mnie nie obchodzi ta opinia, ja dodaję, że spokój. No. Jesteś bardzo aktywny w biznesie. Pytanie... Może kiedyś byłem, teraz trochę mniej, wiesz, bo zrobiłem dwa razy coś, co ma ręce i nogi i to wymaga trochę dużo czasu ode mnie i wiesz, i przeważnie edukację domową teraz uprawiam, więc trochę ostatnio mam takie wyrzuty, że się nie przykładam. To powiedzmy, byłeś aktywny w biznesie, a jesteś aktywny w promowaniu wolności, jakkolwiek to rozumieć. Pytanie po co, skoro nie jesteś politykiem? Pytanie po co? A ja, taki człowiek, nie pamiętam kto, jak się spytał go, dlaczego weszłeś na Mount Everest, czy po co chodzić po górach, ktoś odpowiedział, no bo są, tak? A wiesz, no właśnie, po co ta wolność? Po co ta wolność? Może dlatego, żeby było jedzenie na półkach. O, jedzenie na półkach, tak? A może jeszcze oprócz jedzenia miejmy takie trochę wyższe standardy, żeby nas na przykład... Żebyśmy mieli paszporty, żebyśmy mogli podróżować, bo jeszcze 20 kilka lat temu nie mogliśmy podróżować, tak? Nie mogliśmy sobie kupić samochodu. No porównaj Trabanta i BMW. To niemieckie i to niemieckie, tak? Tylko troszeczkę inna ta myśl była, więc okej, troszeczkę się dorobiłem. Niedużo, troszeczkę. Żyję sobie bardzo fajnie i powiedzmy, że chciałbym ciągle mieć dostęp do tych fajnych, różnych, nowoczesnych wynalazków, które ułatwiają ludziom życie, tak? A jeżeli nie będziemy o to walczyć, no to przyjdzie lewactwo i będziemy mieli Wenezuelę, Chile, Zimbabwe, cokolwiek byśmy chcieli. Przecież wszyscy wiedzą, że wolny rynek tworzy bogactwo, lewactwo to niszczy i no, wybierajmy, tak? Ale to podobno wszystko jest już wywalczone, a nawet nie podobno, bo paszporty są, jedzenie jest. Walka chyba zakończona. No wiesz, no na razie, tak? W 20 latach też mogliśmy podróżować, tak? W 20 czy w 30, tak? A potem trochę, wiesz, trochę socjalizmu było i pamiętam, że robiłem taką prezentację, że Finlandia się obroniła przed Związkiem Radzieckim, jak wiemy, podczas zimnej wojny, tak? I tylko... Oni zrekrutowali żołnierzy i odmawiali już przyjęcia żołnierzy do obrony ojczyzny i tłumaczyli to, że nie mają więcej broni dla tych ludzi, tak? Tylko problem jest taki, że armia miała 10 sztuk broni na żołnierza. W Polsce były takie przypadki, gdzie ludzie się na ochotnika zgłaszali do obrony ojczyzny i też im odpowiadano, ale my nie mamy dla was broni, tak? Tylko problem jest taki, że my mieliśmy 900 kilka tysięcy sztuk broni, a ponad milion żołnierzy, tak? I chociażby dlatego, więc wiesz, no może jest ten chleb, tak? Tylko inteligentny człowiek widzi pewne procesy, widzi do czego to doprowadzi i wie, że jak wiesz, wprowadzą więcej socjalizmu, no to tego chleba nie będzie, bo dzisiaj mamy, jest okej, tylko problem jest taki, że lewactwo myśli o takiej krótkiej perspektywie, tam roku, dwa, w pięciu i tak dalej, tak? Pytanie, co będzie za 20, za 30, za 50 lat i to mnie martwi, tak? Udostępniłeś na Facebooku takiego mema na zdjęciu pani z urzędu i podpis: nigdy nie robiłam tego co ty, ale moja książka mówi, że robisz to źle.
I czy to jest najlepsze możliwe wytłumaczenie, czy wyjaśnienie twojej chyba nawet nienawiści do urzędników? Wiesz co, nie wiem, czy to jest akurat dobre wytłumaczenie mojej nienawiści, że nie nazwałbym tego jakoś tak specjalnie nienawiścią. Myślę, że to jest za łagodne określenie, ale wiesz, w wielu przypadkach to, co ja chciałem zrobić, zostało po prostu bezczelnie zablokowane, bo nie. Tak? I no, mam taki trochę żal o to, że no, nie mogłem się rozwijać tak, jak się chciałem rozwijać, tylko no, trzeba było wiesz, jakieś wymyślać, jakieś obejścia, nie obejścia, robić tych spółek jednej, drugiej, piątej, dziesiątej, na cholerę to, tak? Więc no wiesz, gdybyś spędzał 2 tygodnie w miesiącu przy jakichś papierach, obmyślaniach, co zrobić, żeby ominąć jakiś przepis i tak dalej, to by była twoja rzeczywistość, a potem nagle odkrywasz, wyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii, tam zakładasz spółkę i nagle odkrywasz, że tam nie musisz się o coś takiego martwić, tak, że w ogóle pierwszy kontakt z urzędnikiem to jest po 2 latach od założenia firmy, w ogóle żadnego papierka, żadnego niczego, nawet ostatnio już nowy rok jest, do KRS-u wysyłałem papiery, brytyjska spółka 1 kartka, polska spółka 51 kartek, tak, wysłanych do KRS-u, no to wiesz, to jest to po prostu, to jest takie, taka pewna gorycz, tak, która narasta i tak buzuje, tak, a teraz wiesz, moje życie nie zależy od urzędników. Powiedzmy, że 12 kroków na północ od Starego Dębu jakieś tam oszczędności są zakopane i nawet gdybym nie miał żadnych dochodów, to potrafię sobie bardzo dobrze chociażby w tej Afryce żyć, tak? I teraz wreszcie mogę takie rzeczy mówić, takie rzeczy, które myślę, a wiele osób nie może mówić tego, co myśli, no bo jak pani z urzędu się uweźmie, no to wiesz, to może być takie... Mówisz, że tak, możesz mówić to, co myślisz, masz oszczędności, lubisz walczyć o wolność, zmieniłbyś bardzo wiele w polskim prawie, to może czas wejść do polityki. I to właśnie wracamy do pierwszego czy drugiego pytania. Nie, polityk to musi być grzeczny misiu, tak? Bo to jest tak, są ludzie inteligentni, którzy rozumieją pewne procesy, jakie zachodzą, a polityka to jest taka sztuka przekonywania nieprzekonanych. Okay? I ja jestem kiepski w przekonywaniu nieprzekonanych. Jestem bardzo kiepski w tym. Dlatego wolę się skupiać na tym, żeby pracować z ludźmi, którzy już wiedzą, o co chodzi, i żeby produkować czy dostarczać im pewnego rodzaju argumentów, tak, żeby pracować z nimi. Żeby chociażby dostarczać pieniędzy tym misiom grzecznym, którzy idą do kamer, ładnie mówią, ładnie się uśmiechają, bo mają to w charakterze. Ja tego w charakterze nie mam. Ja jestem bardzo zawzięty, złośliwy, pamiętliwy. Nie, to do polityki trzeba jakiegoś takiego bardziej ułożonego człowieka. Ja chętnie będę robił jakieś tam biznesy, będę tą skrajną skrajnością i przelewał pieniądze po prostu na tych polityków, którzy lepiej przekonują tych nieprzekonanych. Ja jestem kiepski w tym. Okej, okay, skoro do polityki się nie wybierasz, polityka trwa, polityka na bieżąco tam dokonuje jakichś zmian. Jak po dobrej zmianie? God save the Queen. Mówisz o tym, że zmieniłeś państwo na Wielką Brytanię? No nie, no, powiedzmy 60% tego, co robię, jest w Wielkiej Brytanii, tak, albo w jakichś innych krajach. No, po dobrej zmianie to będzie... Pierwszy raz będę musiał tutaj takie piknięcie. Dajesz piknięcie, no widocznie ty nie, albo chyba, że YouTube ma jakieś takie polityki, nie sądzę. Wiesz, będzie kiepsko, jeżeli wychodzi polityk, szef partii rządzącej, który mówi, że jego wzrost gospodarczy, on może poświęcić wzrost gospodarczy po to, żeby zapanowała równość i szczęśliwość i socjalizm, tak? Wiesz, już te poprzednie rządy, na które narzekaliśmy, ale wszystko się zmieniało na dobre. Okej, były jakieś tam wpadki, te zegarki sobie kradli ludzie, tak? To byli złodzieje, tak?
Ale złodziej jest fajny, bo on tylko kradnie. Ja się obawiam tych wariatów, którzy będą chcieli zmieniać rzeczywistość i pieniądze ich nie obchodzą, tylko wiesz, tak musi być równo i tak dalej, i tak dalej. Co by nie patrzeć, wszystkie te masę drobnych przepisów. Nie było oczywiście jakiejś rewolucji podatkowej. Tam Tusek mówił, że obniży te podatki, nie obniżył, nawet podwyższył ten VAT o 1 punkt procentowy, tak? Ale ile drobnych rzeczy było? Czy wyobrażasz sobie, że do 2012 roku nikt oprócz mnie nie mógł odebrać pisma z sądu, nie mogłem nawet nikogo upoważnić? I wyobraź sobie, że ja wyjeżdżam na 2-3 miesiące, bardzo często wyjeżdżam na 2-3 miesiące, tak? I w międzyczasie już wiesz, że ja kar zapłaciłem tylko dlatego, że nie zjawiłem się na jakąś sprawę sądową w roli świadka, tak? Bo nikt nie mógł tego odebrać. To mógłbym długo opowiadać, co się zmieniło, chociażby odpowiedzialność zarządu i tak dalej. Masę drobnych rzeczy szło do przodu, a teraz to słyszymy. Mamy tego Małowieckiego, tak? Który no... Najgorsze jest to, że oni wymyślają te zmiany, a potem się z tego wycofują, tak? Jak ty już sobie wszystko przewartościowałeś, już myślisz, jak obejść pewne rzeczy, żeby nie stracić, i oni mówią, nie, tego nie będzie. I tak, to wprowadzimy? Nie, nie wprowadzimy. Wprowadzimy, nie wprowadzimy. My się zdecydowali, tak? Czy robimy, wiesz, socjalizm, to róbcie ten socjalizm, a nie tak. Nie wiem, nie znam zasad, tak? Nie znam zasad. A jeszcze wychodzi jakiś tam minister, który mówi gdzieś tam we wrześniu, jest pytany, jakie będą podatki od stycznia, on mówi, a mamy jeszcze dużo czasu, bo wiesz, 4 miesiące do nowego roku. No Jezus Maria, no przecież jakby w normalnym świecie, w takiej Wielkiej Brytanii we wrześniu ludzie nie wiedzieli, jakie będą podatki w przyszłym roku? No przecież, nie wiem. Nie, szkoda gadać. Żadnych pozytywów? Jest pewna grupa ludzi, podejrzewam, w ministerstwie, która stara się trafić na sam koniec kolejki do helikoptera, tak? I no, czytałem te wszystkie ustawy, konstytucje, które tam gdzieś proponują. Jest kilka fajnych zmian, tylko to są jeszcze zmiany nieuchwalone, ok? A jak to jest nieuchwalone, ja zakładam, że ten rząd po prostu z tego zrezygnuje. Na przykład jest fajna zmiana, że działalność gospodarcza nie będzie się kończyć z momentem śmierci tego, co prowadzi działalność gospodarcza, tylko może być dziedziczona. Bo sobie wyobraź, że teraz jest tak, że masz działalność gospodarczą, umiera właściciel, ale pracownicy o tym nie wiedzą, tylko na drugi dzień idą do roboty. No to robią nielegalnie. Tak? Więc wiesz, no dwie, trzy zmiany może będą dobre, no ale wiesz... Sumujmy te dobre, te złe. Za PO ok, szło w dobrą stronę, tak? W tym no, nie widzę tego, że to będzie szło w dobrą stronę. No przepraszam, no optymizmu, ucieka ze mnie optymizm, jeżeli dowiaduję się, co tam planują. A te helikoptery to już kupione? Wiesz co, godzina lotu helikopterem 2-3 tysiące złotych kosztuje, bez przesady, nie trzeba kupować. Nie trzeba kupować browaru, żeby się piwa napić, no. Podejrzewam, że z tym, co ty planujesz, to jednak trzeba byłoby dopłacić. Z taką usługą. I to sporo. Dlaczego? Aha, pilota nie obchodzi, co się dzieje w helikopterze. Jaki to problem pilotować helikopter, bez przesady. Na pewno się znajdzie jakiś Spartanin, który poleci. Jak nie, no to mam tam trochę wylatanych godzin, co prawda nie na helikopterze, ale podejrzewam, że nie ma jakiejś tam dużej różnicy. Licencji radiooperatora mam, więc tylko wylatać trochę godzin. Znajdzie się skrajnie prawicowy pilot helikoptera. Wiesz co, czy... Na pewno się znajdzie, wiesz, tak na dobrą sprawę to nie trzeba dużo, żeby jakaś tam zmiana zaszła, tak? Tylko ja nie znam jakiejś takiej poważnej, radykalnej zmiany z lewa na prawo bez użycia jakiejś tam przemocy. No bo popatrz, zmienił się PO, zmieniło się na PiS, tak? I mamy kodziarzy. Wszyscy protestują, nie? To sobie wyobraź, jakie protesty by były, gdyby taki PiS został zastąpiony przez Korwina, czy Wolność, czy cokolwiek. No przecież ten rząd, chociaż wybrany, to by upadł. Nie? Więc no, obawiam się, że powinniśmy fizycznie przygotowywać się na to, żeby móc obronić siebie, swoją rodzinę i po to, że jak już odzyskamy wolność, żeby ona po prostu trwała. Chyba podczas tej rozmowy dałeś pole do popisu różnym portalom. Cała masa mocnych cytatów. Chyba... Które? No o tych helikopterach. Ja prowokuję tylko, ja tylko pytam. A ty z takim uśmiechem o tych helikopterach? Zróbmy zmianę. Słuchaj, zróbmy zmianę, żeby ta wolność była. No, w Chile się udało, w kilku miejscach się udało. No, ja...
Chociaż wiesz, z drugiej strony sam Allende mianował Pinocheta chyba z 3 miesiące przed zamachem głównodowodzącym wojska, więc może w naszym wojsku też jest jakiś taki ukryty Pinochet. Nie? Więc to wiesz, to nie jest tak, to człowiek Pinocheta zdradził Pinocheta, można by powiedzieć. Czyli można by powiedzieć, że te wszystkie przewroty wolnościowe nie pochodzą od ludzi takich jak ja, którzy ostro mówią, że musi być wolność, te podatki niższe, tylko od takich komuchów. Zauważ, że Wilczek, tak? Wilczek, który był naukowcem, który się 40 czy 50 lat był w partii, on awansował, stał się najbogatszym człowiekiem w Polsce. Na liście Wprostu był bodajże w pierwszych latach 90. Tak? Komuch jak jasna cholera dorobił się na tych układach, układzikach i tak dalej. No i co w 88 zrobił? No zrobił wolność, tak? Więc wiesz, różnie to bywa, tak? Czy te zmiany radykalne nastąpią, nie wiemy. Może się dowiemy, co... Oby nie, oby nie. Oby nie, oby ludzie zmądrzeli. Tylko wiesz, popatrz na demografię. Młodzi wyjeżdżają, starzy zostają. A na kogo emeryci będą głosować? No na tego, co podwyższy emerytury, tak? Więc wiesz, kiepsko z tą wolnością w Polsce. Ale może na sam koniec dowiemy się, co Kamil Cebulski planuje w najbliższych latach, gdzie go zobaczymy, chyba że go nie zobaczymy. Bo jednak publicznie się pokazuje. Nic nie planuję. Tak? Prowadzę sobie uczelnię. Jakieś tam plany mamy kolejne inwestycyjne. Całkiem dobrze wychodzi. Nie mamy jakichś tam wzrostów po 80%, ale po 5, po 15 co roku. I wiesz, nic szczególnego nie planuję. Prowadzić sobie powoli, dalej, uczelnie, skromnie. Coś tam publikując, jakiś tam czasami śmieszny filmik nagrać dla zabawy, ale nie mam jakichś takich radykalnych, nie wiem, zmian polityki, czy no wiesz, no, na zimę trzeba jechać do Afryki, potem wrócić, wiesz, no takie normalne, spokojne życie. Dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Pozdrawiam.